Szanowni Państwo, kiedyś za moich czasów każdy nosił z sobą żyletki. Były to żyletki Polsilver, teraz mamy jakieś inne, chrome, platinium, cholera wie co to za żyletki, ale są to niestety żyletki. Kiedyś żyletkę używaliśmy do golenia i do wielu, wielu innych rzeczy. Chciałbym Wam pokazać, do czego żyletki można wykorzystać w warunkach preparingu. Nie wiem, czy wiecie, ale żyletki jest to nic innego, tylko dobry sposób na podgrzanie wody. Wielu z Was na pewno zna się na tym, ale chciałbym powiedzieć tym prepersom i tym ludziom, którzy tego nie znają. Żyletki były używane również do okradania ludzi. Wiecie, wkładano między palce, rozcinano torby, wyjmowano portfele. To były do tego potrzebne żyletki, dlatego w latach moich młodości tą żyletkę, jedną czy dwie i kawałek przewodu każdy miał. Jak chciał sobie zrobić herbatę przykładowo, czy zagrzać wodę na jakiejś potupajce, czy na jakimś tam pograjce, to brał, wyciągał dwie żyletki i robił to w sposób następujący. Pokażę Wam sposób, jak ja to robiłem. Brałem żyletki dwie, kawałek przewodu, jak widzicie, jest przewód. Żyletki są umocowane na końcach. Większość ludzi to brała jeszcze w taki sposób, że co? Wkładano dwie zapałki między tu, między te dwie żyletki i one były w takich odstępach, wiecie, i wkładano do wody i grzano wody. Ja Wam pokażę taki bardziej prymitywny i prosty sposób, jak to robiłem ja, jak to kiedyś było robione. Muszę ustawić te żyletki, żeby one po prostu się nie zetknęły. Musicie zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Żyletki są to w pewnym sensie ogniwa. Jest zero i faza. Co robimy? Włączam do prądu. Żyletki są pod prądem. I włączam te żyletki do wody, wkładam. Widzicie? One po paru minutach zaczną gotować wodę. I to się dzieje. Nic się nie dzieje, ale zaraz woda będzie zagotowana. Jest to może stary i prymitywny sposób, ale jak mówię, większość młodych ludzi tego nie wie. Pamiętajcie o tym, że żyletka nie służyła tylko do gotowania, ale służyła również do golenia. Dlatego ci, co mieli brody, po prostu się też golili. O, trudno jest utrzymać dwie żyletki tak w tym, ale można to zrobić. Im bliżej damy, tym prędzej woda się zagotuje. Dlatego polecam zrobić to w sposób taki, jak mówiłem na wstępie. Czyli zapałki nitką skręcić i te żyletki będą nam gotowały wodę. Już zaczyna buzować woda i taka szklanka wody gotuje się bardzo szybko. Jest to bardzo stary i prymitywny sposób, ale jeżeli nie będziecie mieli innego wyjścia, a chcielibyście zagotować swoim dzieciom podczas ucieczki wodę, ewentualnie jak już będzie prąd, to możecie wykorzystać dwie stare żyletki do tego, aby stworzyć po prostu tego typu mini grzałkę. I w ten sposób woda zaczyna się już gotować. Proszę zobaczyć. Trwa to, można powiedzieć, minutę, dwie. Tylko jak mówię, żyletki nie mogą się zetknąć, bo jak się zetkną, nastąpi zwarcie. Dlatego musicie zwrócić szczególną uwagę na tego typu niuanse. Nie będę trzymał dłużej, bo już palce mi parzą od tej gorącej wody, która tutaj się wydziela. Wyciągnę żyletki, wyłączę prąd i w ten prymitywny sposób mamy po prostu ugotowaną wodę. Możemy włożyć tutaj, jak mówię, dwie zapałki. O, dwie zapałki kładziemy. Zakręcamy tą nitką. O, w ten sposób. I mamy takie ogniwo. Ważne, aby żyletki się nie stykały. Możemy włożyć dwa patyki. O, zobaczcie. Grubsze. O, tu. Czy jeden szeroki. I skręcić nitką. Ważne, żeby żyletki nie miały ze sobą styku. Zakręcamy to nitką i już mamy zwykłą grzałkę. Taką prymitywną
i prostą. Można też trzymać. Jeżeli chcemy zagrzać kocioł wody, a nie jest to prąd z naszego licznika, możemy wziąć nawet dwa różnego rodzaju pałąki od wiadra, takie wiecie, kawały grube, i wtedy jak wpakujemy, to zagrzejemy nawet w całej wannie wodę po to, żebyśmy mogli się wykąpać. Stary, prymitywny, ale że jakże skuteczny sposób. Ale to jest tylko tak na marginesie. Chciałbym jeszcze wrócić do mojego filmiku o niewidomych. Szanowni Państwo, wielu z Was podśmiechiwało się, że zwracam się, pokażę Wam. Tak, ja im fizycznie tego nie pokażę, gdyż niewidomi mają rozwinięty zmysł słuchu, dotyku, smaku i, jakby to powiedzieć, takiej intuicji. Oni w ten sposób widzą. Trzeba rozumieć ich język. Widzenie to nie tylko gałkami ocznymi, ale również słuchem, dotykiem, smakiem i węchem. Także tym akcentem zakończę. Pamiętajcie, tą grzałkę możemy sobie zrobić sami, możemy ją zawsze wykorzystać. Warunek, nie mogą się stykać. Jak się zetkną, nastąpi zwarcie. Ale jak włożymy patyki, włożymy grzałkę do szklanki i gotujemy wodę w przeciągu minuty. Szklanka wody jest zagotowana prędzej jak na gazie czy jakiejś zwykłej, przykładowo kuchni indukcyjnej, jak to się teraz fachowo nazywa. Także, Szanowni Państwo, żyletki są prepersą potrzebne do wszystkich celów. Nadejdą takie czasy, że maszynki nie będą w obiegu elektryczne, więc będziemy musieli się golić taką żeletką, ale tępą żeletkę możemy wykorzystać również do wody, która jest zagotowana w tej szklance. Także tym akcentem kończę. Dziękuję bardzo.